Polskie podmioty właśnie od 5 lat głównie biorą udział w wielu międzynarodowych misjach. Jedną z nich jest między innymi właśnie amerykańska misja InSight na Marsa, mająca na celu zbadanie jądra Marsa, zbadanie historii powstawania Marsa. Polski udział w tej misji to urządzenie do wbijania się pod powierzchnię Marsa na głębokość około 5 metrów, które za sobą będzie ciągnęło instrumenty badawcze właśnie do badania gruntu Marsa. Następną taką misją większą, w której polskie podmioty biorą udział, jest to misja JUICE wokół Jowisza i wokół jego księżyców. Tutaj polskie podmioty Astronika oraz Centrum Badań Kosmicznych przygotowują instrumenty do badania plazmy, do badania fal radiowych w kosmosie oraz do badania Jowisza samego. Następną misją, w której także polskie podmioty biorą udział, jest to rosyjska misja Lunar Resource na koło podbiegunowe Księżyca w celu poszukiwania związków wody. Celem tej misji jest pobranie próbki i zbadanie jej od razu na Księżycu, próbki gruntu Księżyca z głębokości około 2 metrów. Takie misje, głównie badawcze, naukowe czy eksploracyjne, dzięki takim misjom badawczym, naukowym, eksploracyjnym zdobywamy informacje na temat powstawania Wszechświata, na temat powstawania planet, w tym także powstawania Ziemi, a także są realizowane w kontekście przyszłych misji do pozyskiwania zasobów, czy to z asteroid, czy właśnie z Księżyca, czy nawet odleglejsze misje z Marsa.